Maja ma 5 lat, ma rzadką wadę wrodzoną, to jest rzadka choroba Golden Hair. Ma zniekształcone ucho, nie słyszy, ma guza w oku. Chcielibyśmy jej poprawić przede wszystkim komfort życia, to żeby słyszała, żeby była szczęśliwa, żeby nikt tego... Dzisiaj jest szczęśliwa, ale żeby nikt tego jej nie zepsuł za jakiś czas. Żeby nie wstydziła się swojego wyglądu, żeby ludzie nie mówili na nią, że jest dziwna. No i żeby słyszała. Uważam, że słuch jest największym problemem, ale tak samo zaczyna widzieć to, że ma inne ucho. Na przykład i widać, że już tak, jak jest większa grupa dzieci, nieznanych dzieci, którzy tam się przyglądają, widać, że Maja ten już nie chce tam uczestniczyć w tej zabawie. Dzieci się na nią patrzą dziwnie, bo ma dziwne ucho w dziwnym miejscu. Nawet to nie jest ucho. Ma te ucho na policzku. Pokazują na nią palcem, mówią, że jest dziwna, nie chcą się z nią bawić. Maja do tego jest uroczą, śliczną dziewczynką i zasługuje na szczęśliwe, normalne życie bez takich rzeczy, jakie ma teraz, czyli tej deformacji twarzy. Tak naprawdę o tej chorobie dopiero dowiedzieliśmy się z internetu. Żaden lekarz nie umiał nam o tym powiedzieć. Każdy mówił, że to jest tam choroba Golden Haira. W przyszłości, dalekiej w przyszłości, będzie trzeba zrobić te ucho. To i, ale w Szczecinie nam tego nie powiedzieli, dopiero w Warszawie się dowiedzieliśmy, w Kajetanach, to jest Światowe Centrum Słuchu. Na początku nic nie wiedzieliśmy, pamiętam, jak urodziłam Maję. Nikt nam nie umiał nic powiedzieć. Żaden lekarz nam też nic nie umiał doradzić, co nas czeka, jak to będzie wyglądało. Szukaliśmy cały czas w internecie jakichkolwiek informacji. Chyba dopiero po 6 miesiącach dowiedzieliśmy się dokładnie, co to za choroba, co nas czeka, ale za każdym razem nam coś dodawali. A to, że będzie miała jeszcze to, a to, że nie będzie chodzić, że nie będzie słyszeć, że nie wiadomo jak z sercem. No, żona po wyjściu ze szpitala była w takiej małej depresji. Do końca nie wiedziałem, jak to będzie, ale rodzina nam pomagała, wszyscy wokół znajomi mówili, że wiadomo, też nie wiedzieliśmy, na czym wszystkim stoimy, bo lekarze tutaj w Szczecinie i w okolicach nic nie mogli powiedzieć o tej chorobie, bo nie wiedzieli, co jest, jak to będzie wyglądało, po prostu sobie wzięliśmy. Mówili nam na początku, że to będzie tylko po prostu jakaś operacja plastyczna. Z rodzicami też tak na początku nie mieliśmy żadnego kontaktu. Dopiero chyba po roku znaleźliśmy jednego chłopca w Szczecinie, który ma taką chorobę. Potem znaleźliśmy grupę Mikrocja na Facebooku i tak się wszystko potoczyło. Wymieniamy się do dzisiaj fajnymi informacjami, różnymi właśnie doświadczeniami z tą chorobą i jak sobie radzić i na co zwracać uwagę. Żona zrezygnowała z pracy, żeby móc rehabilitować córkę, tak? I miała na to czas, żeby jeździć, bo były 3 rehabilitacje, 3 w tygodniu, nieraz po 2 rehabilitacje dziennie. O tych stanach to dowiedzieliśmy się dopiero rok temu, że jest możliwość robić taką operację. A wcześniej słyszeliśmy, że też robią w Polsce, ale tą starą metodą, gdzie Maja musi być już troszeczkę dojrzalsza, większa tam w wieku 11, a nawet 14 lat, bo musi mieć w klatce piersiowej 62 cm, bo pobierają tam chrząstkę z żebra. Operacja kosztuje około 300 tysięcy złotych. Operacja będzie wyglądała, że Maja będzie miała jeden zabieg przez 6 godzin. Później po 3 godzinach wychodzimy do domu. Przez miesiąc musimy tam w Stanach żyć, żeby te opatrunki zmieniać. W Polsce to inaczej wygląda, bo musi mieć 4 etapy operacji w ciągu roku. Maja ma słabe serce, więc raczej nie wytrzymałaby jej serce tej operacji. No i nie wiadomo, jak psychicznie by na przykład po drugim etapie operacji do tego podeszła, czy by chciała, czy by się w ogóle udała ta operacja w Polsce. Mamy 130 tysięcy, brakuje nam 160 tysięcy. Stanęła nam zbiórka, ciężko nam uzbierać. Bardzo dużo robimy, organizujemy różnych rzeczy, mamy różne licytacje na Facebooku, ale coś nam nie chce się ruszyć, ta zbiórka. No to będzie wielkie święto, bo jak co roku Fundacja Moja Masztownia i Stowarzyszenie Progresu, Centrum Kultury Euroregionu Stara Rzeźnia organizują gwiazdkę nad Łasztownią. I ta gwiazdka co roku ma wymiar charytatywny i w tym roku dedykujemy ją właśnie Mai. Będą warsztaty plastyczne, warsztaty twórcze, będzie kartka do Świętego Mikołaja.
będzie czytanie bajek, będą kolędy, no i właśnie ten element koncertowy, to jest element kolęd. Wspólnie będziemy śpiewać pastorałki, kolędy, pieśni adwentowe, bo to jest też czas adwentu. Zbiórka będzie odbywała się do puszek, ale też wszyscy wystawcy, którzy w tym dniu wystawiają się w Centrum Kultury Regionu Stara Rzeźnia, część swoich dochodów przeznaczają właśnie na cel charytatywny dla Mai. No wiem, że pewnie nie dozbieramy do tej kwoty, która brakuje, ale mam nadzieję, że maksymalnie dużo nazbieramy. Można też wpłacać pieniądze bezpośrednio na konto fundacji. Zbiórka jest zgłoszona przez Się Pomaga. My na swoich kanałach internetowych, na Facebooku umieściliśmy te wszystkie informacje, także gorąco zachęcam, żeby wpłacać jakieś pieniążki na to konto. No i ewentualnie, jeśli przyjdziemy w tym dniu do Starej Rzeźni, no żeby wesprzeć Maję symbolicznymi pieniędzmi, czy większą kwotą, zależy jakim zasobnym portfelem dysponujemy. Ale ważne, żeby być w tym dniu razem i nawet obecnością, tak w ten sposób można wspierać też Maję.